Gdy słońce wschodzi nad poszarpanymi szczytami Himalajów, rzucając długie cienie na zamarznięty krajobraz, mrożąca krew w żyłach opowieść rozgrywa się na stokach Mount Everest, wznoszący się na imponującą wysokość 8848 metrów. Everest stał się symbolem ludzkich ambicji i świadectwem niezłomnego ducha przygody. Jednakże jest także cmentarzyskiem, gdzie setki zginęły w swoim dążeniu do zdobycia najwyższego szczytu świata. Ten formidabilny gigant, syreni śpiew dla alpinistów od czasu pierwszego udanego wejścia w 1953 roku przez Sir Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya, pochłonął już ponad 300 żyć. Śmiertelność wśród wspinaczy sięga przerażającego 1%, ale co kryje się za tymi tragicznymi stratami? Hipotermia, lawiny, upadki i groźna choroba wysokościowa to ciche zabójcy Everestu, czekający na życie nawet najbardziej doświadczonych wspinaczy. Wśród wielu ofiar historia Roba Halla i Scotta Fischera w niesławnym kataklizmie z 1996 roku wyróżnia się. Ich mrożące krew w żyłach doświadczenia, gdy ulegli brutalnym żywiołom podczas śmiertelnego sztormu, są ponurym przypomnieniem o nieubłaganej naturze Everestu. Najbardziej śmiertelny dzień góry przypada na 25 kwietnia 2015 roku, kiedy to lawina wywołana trzęsieniem ziemi pochłonęła życie 22 osób w bazowym obozie Everestu. Jednak wśród opowieści o śmierci istnieje makabryczna rzeczywistość. Ciała tych, którzy zginęli, pozostają na górze, zachowane w lodzie i śniegu, służąc jako ponure kamienie milowe dla przyszłych wspinaczy. Dlaczego są tam pozostawione i jakie historie kryją? Słowa Reinholda Messnera, mówiącego o ryzyku i śmiertelności na Everestie, brzmią: nigdy nie wolno zapominać, że w górach nie zwycięża bohater, ale ten, kto wraca. Stojąc na szczycie Everestu, stoisz na granicy między życiem a śmiercią, między chwałą a rozpaczą i uświadamiasz sobie, jak cienka jest ta linia. W miarę jak wyruszamy na tę mrożącą krew w żyłach eksplorację, pytam Was, naszą nieustraszoną publiczność, czy jesteście gotowi odkryć mroczne sekrety Everestu i zmierzyć się z surowymi realiami, które kryją się na szczycie świata? Dołączcie do nas, gdy zagłębiamy się w serce najwyższego szczytu Ziemi. Witamy w dzienniku Juliusza Cezara. Enigma Everestu. Rozwikłanie tajemnic najwyższego szczytu Ziemi. W annałach ludzkiej eksploracji niewiele historii, tak jak wczesne wyprawy na Mount Everest, kolosalnego strażnika Himalajów, zapada w pamięć. Mount Everest, górujący na wysokości 8848 metrów, mierzony w roku 2020, został po raz pierwszy zidentyfikowany jako najwyższy szczyt świata w 1856 roku przez wielki trygonometryczny pomiar Indii. Nazwany na cześć Sir George'a Everesta, byłego generalnego geodety Indii, to odkrycie wzbudziło nieodparte zainteresowanie wśród poszukiwaczy przygód i alpinistów. Początkowy pomiar, znany jako Szczyt 15, został oszacowany na 8840 metrów, co było zadziwiająco dokładną liczbą, biorąc pod uwagę technologię tamtego czasu. Wczesny XX wiek przyniósł szereg brytyjskich wypraw, napędzanych mieszanką imperialnych ambicji i czystego dreszczyku nieznanego. Brytyjczycy, mając silną pozycję w Indiach, byli geograficznie i politycznie przygotowani do próby wejścia na szczyt. Brytyjska wyprawa rozpoznawcza na Mount Everest z roku 1921 pod kierownictwem Charlesa Howarda Berry'ego położyła podwaliny, mapując trasy i eksplorując potencjalne ścieżki na szczyt. Ta wyprawa oznaczała również pierwsze użycie butli z tlenem, przełomowy rozwój w wspinaczce wysokogórskiej. Jednak to wyprawa z roku 1924 zapisała się w historii i tajemnicy. Pod wodzą niezłomnego ducha George'a Mallory'ego, w towarzystwie młodego i krzepkiego Andrew Irwina, ta wyprawa stała się centrum legendy Everestu. Mallory, doświadczony alpinista, i Irwin, znany ze swojego mechanicznego geniuszu, wyruszyli na swoją ostatnią próbę zdobycia szczytu 8 czerwca 1924 roku. Ostatni raz zostali zauważeni przez swojego kolegę z drużyny, Noela Odella, wspinających się na imponujący skalny stopień, obecnie znany jako drugi stopień, zanim zniknęli w chmurach. Ostatni widok Odella na nich, idących silnie na szczyt, jest jednym z najczęściej cytowanych wspinaczkowych.
Zaginięcie Maloriego i Irwina wywołało niekończące się debaty i teorie. Czy osiągnęli szczyt przed swoją przedwczesną śmiercią? Przez lata to pytanie pozostawało bez odpowiedzi, napędzając legendę i fascynację Everestem. Dopiero w roku 1999 wyprawa pod wodzą Erika Simonsona odkryła ciało Maloriego, leżące zamrożone i dobrze zachowane na wysokości 8155 metrów. Jego obrażenia sugerowały tragiczny upadek. Ciało Irwina pozostaje jednak zaginione do dzisiaj, wraz z aparatem fotograficznym, który mógłby potencjalnie zawierać odpowiedzi. Odkrycie ciała Maloriego niewiele zmieniło w spekulacjach. Znaleziono na nim fotografię jego żony, którą obiecał zostawić na szczycie, a której brakowało. Jednak bez konkretnych dowodów, takich jak aparat fotograficzny czy zdjęcia ze szczytu, pytanie, czy byli pierwszymi na szczycie Everestu, pozostaje kuszącą enigmą. Wczesne wyprawy to nie tylko wspinaczka na górę. Były one świadectwem ludzkiej wytrzymałości, odwagi i nieustającego dążenia do nieznanego. Wspinacze zmierzyli się z niewyobrażalnymi trudnościami, brutalną pogodą, rozrzedzonym powietrzem i zdradliwym terenem. Jednak ich duch pozostał niezłomny. Wyprawa z roku 1924 wyróżniała się szczególnie swoją wzruszającą mieszanką heroizmu i tragedii. Słynna odpowiedź Maloriego na pytanie, dlaczego chciał zdobyć Everest, bo jest tam, uosabia ducha wczesnego alpinizmu. Szczyt wytrwałości, triumf Hilariego i Norgaja na Everestie. W annałach eksploracji niewiele opowieści rezonuje tak jak podbój Mount Everestu przez Sir Edmunda Hilariego i Tenzinga Norgaja. Ich wejście w 1953 roku, dokładnie 29 maja, oznaczało nie tylko triumf nad najwyższą górą świata, ale także symbolizowało szczyt ludzkiej determinacji i odwagi. Ta wyprawa, świadectwo niezłomnego ludzkiego ducha, na zawsze wypisała ich nazwiska w historii i sercu alpinistycznego folkloru. Wyprawa na Everest z 1953 roku, finansowana przez Wspólny Komitet Himalajski, była starannie zaplanowanym przedsięwzięciem, w którym brało udział ponad 400 osób, w tym 362 tragarze i 20 szerpów. Historia zaczyna się na początku lat 50., epoki, w której Everest pozostał niezdobytą zagadką. Liczne wyprawy próbowały i zawodziły, a góra, wznosząca się na kolosalną wysokość 8848 metrów, była uważana przez wielu za nie do pokonania. Jednak wyprawa brytyjska z 1953 roku, dowodzona przez pułkownika Johna Hunta, wojskowego z pasją do alpinizmu, dostrzegła promyk nadziei. Zespół był mieszanką doświadczonych wspinaczy, wśród których byli nowozelandzki pszczelarz, który stał się wspinaczem, Edmund Hillary, urodzony 20 lipca 1919 roku, oraz doświadczony szerpa Tenzing Norgay, urodzony w maju 1914 roku. Wyprawa stanęła przed pierwszym poważnym wyzwaniem jeszcze przed dotarciem do bazy, pokonując ponad 300 mil trudnego terenu, aby przygotować scenę dla wejścia. Hillary i Norgay byli nieoczekiwanym duetem, połączonym przez los i wspólne marzenie. Hillary z doświadczeniem w pszczelarstwie rozwinął pasję do wspinaczki w surowych górach swojej ojczyzny, inspirowany widokami Mount Cook i południowych Alp. Norgay natomiast dorastał w cieniu Everestu w regionie Kumbu w Nepalu i od 1935 roku brał udział w kilku wyprawach na Everest, przynosząc bezcenne doświadczenie i lokalną wiedzę. Pomimo różnych tle łączyła ich niewypowiedziana więź i wzajemny szacunek, kluczowe w ich podróży na szczyt. Ich koleżeństwo zostało symbolizowane w ich decyzji o wspólnym dotarciu na szczyt, bez pierwszeństwa któregokolwiek z nich. Wyprawa napotkała liczne wyzwania. Trasa, zdradliwa i nieprzewidywalna, była pełna szczelin, stromych wzniesień i ciągłego zagrożenia lawinami. Pogoda była kolejnym groźnym przeciwnikiem, z wiatrami zdolnymi do zdmuchnięcia obozów i subzerowymi temperaturami, które mogły zamrozić człowieka na śmierć. Jednakże wśród tych trudności zespół wytrwał, aklimatyzując się do wysokości i stopniowo zakładając wyższe obozy. Wyprawa użyła ponad 360 kg tlenu, transportując go w 9-kilogramowych butlach, co w tamtym czasie było rewolucyjną techniką. Ostateczny atak na szczyt
nastąpił rano 29 maja 1953 roku. Hillary i Norgay, uzbrojeni w nieugiętego ducha, wyruszyli z obozu 9 na wysokości 8500 metrów. Przebyli niebezpieczny południowy grzbiet, pokonali onieśmielający Hillary Step, prawie pionową skalną ścianę tuż poniżej szczytu i wreszcie, po godzinach wyczerpującego wysiłku, stanęli na najwyższym punkcie Ziemi. Ten historyczny moment został uchwycony na słynnym zdjęciu zrobionym przez Hillary'ego, na którym Norgay stoi z czekanem, a tybetańskie flagi powiewają na wietrze. Skromne słowa Hillary'ego po ich powrocie, pokonaliśmy te bestie, stały się legendarnym cytatem odzwierciedlającym ich skromny triumf. Ich udane wejście nie było tylko osobistym osiągnięciem, ale także chwilą o międzynarodowym znaczeniu. Zostało ogłoszone rano w dniu koronacji królowej Elżbiety II, dodając do świątecznego nastroju w Zjednoczonym Królestwie. Wiadomość rozniosła się po całym świecie, czyniąc z Hillary'ego i Norgaya globalne ikony. Zostali okrzyknięci bohaterami, uosobieniami odwagi i ludzkiego dążenia. Hillary został pasowany przez królową Elżbiety II, a Norgay otrzymał medal Jerzego z Imperium Brytyjskiego za ich nadzwyczajne osiągnięcie. Ich osiągnięcie miało dalekosiężne skutki. Otworzyło furtkę dla przyszłych wypraw i zmieniło narrację o Everestie z nie do pokonania na możliwą do zdobycia. Tenzing Norgay stał się szczególnie symbolem dumy i inspiracji dla społeczności szerpów i wspinaczy na całym świecie. Jego wejście zakwestionowało wówczas dominującą, zachodniocentryczną narrację alpinizmu i podkreśliło kluczową rolę szerpów w himalajskich wyprawach. Hillary poświęcił dużą część swojego późniejszego życia na pomoc ludowi szerpów, zakładając Himalajski Trust w 1960 roku, który budował szkoły i szpitale w Nepalu. Ścieżki Everestu ku chwale, trasy, które podbijają szczyt. Mount Everest, majestatyczny olbrzym górujący nad ziemią, stał się symbolem ludzkich aspiracji i wytrwałości. Trasy na jego szczyt to nie tylko ścieżki skał i lodu. Są płótnami historii, malowanymi opowieściami o triumfach i tragediach. Wśród nich dwie główne arterie do wierzchołka, południowa trasa przez Nepal i północna trasa przez Tybet, były najczęściej przemierzane, każda snując własną narrację w annałach alpinizmu. Południowa trasa, zaczynająca się w Nepalu, zyskała historyczne znaczenie jako ścieżka, którą podążali Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay podczas ich przełomowego wejścia 29 maja 1953 roku. Trasa ta rozpoczyna się od niebezpiecznego Khumbu Icefall, groźnego labiryntu lodu z szczelinami i serakami, stanowiącego pierwsze duże wyzwanie dla wspinaczy. Przechodząc przez Western Sewuem, wysoko położoną dolinę, alpiniści następnie stają przed ścianą Lhotse, stromym i lodowatym zboczem, prowadzącym do South Col, leżącego na zawrotnej wysokości 7906 metrów. Ostatnie przeszkody obejmują niesławny Hillary Step, niemal pionową ścianę skalną na wysokości około 8790 metrów, zanim osiągną szczyt. Ta trasa, będąca miejscem większości wypraw na Everest, zawdzięcza swoją popularność stosunkowo stabilnym warunkom pogodowym i łatwiejszemu dostępowi w porównaniu z północnym odpowiednikiem. Z kolei północna trasa, dostępna z Tybetu, jest przesiąknięta tajemnicą wczesnych eksploracji XX wieku. Po raz pierwszy próbowali ją zdobyć brytyjscy alpiniści w latach 20. Trasa ta, zaczynająca się na tybetańskim płaskowyżu, obejmuje ryzykowną podróż przez lodowiec Rongbuk, prowadzącą do zaawansowanego obozu bazowego na wysokości 6500 metrów. Wspinacze następnie nawigują przez szereg grzbietów i wysokich obozów, stawiając czoła wyzwaniom silnych wiatrów i niższego poziomu tlenu, co czyni ją trasą bardziej wymagającą technicznie. Północno-wschodni grzbiet, kluczowy odcinek tej trasy, obejmuje groźny drugi stopień, formidabilną ścianę skalną na wysokości 8605 metrów, obecnie wyposażoną w stałą drabinę, będącą świadectwem ludzkiej pomysłowości w pokonywaniu naturalnych barier. Na przestrzeni lat te trasy ewoluowały, a wspinacze szukali nowych wyzwań i szybszych wejść. Godny uwagi jest Hornbein Couloir na zachodnim grzbiecie, po raz pierwszy zdobyty w 1963 roku przez Amerykanów Toma Hornbeina i Williego Unzelda,
podczas American Mount Everest Expedition. Ta trasa, znana ze swojej ekstremalnej trudności i wysokiego ryzyka, stanowiła znaczący odstęp od tradycyjnych tras. Ukazała ewoluującą naturę wspinaczki wysokogórskiej, przesuwając granice tego, co uważano za możliwe. Kolejną niezwykłą trasą jest południowo-wschodni grzbiet, po raz pierwszy zdobyty zimą 1980 roku przez polską drużynę, czynem, który nigdy wcześniej nie był próbowany. Ta śmiała ekspedycja pod kierownictwem Andrzeja Zawady otworzyła drzwi do zimowych wejść, dodając nowy wymiar do wspinaczki na Everest. Zimowe wejście w ekstremalnych warunkach z temperaturami spadającymi poniżej minus 60 stopni Celsjusza podkreśliło niesamowitą wytrzymałość i umiejętności potrzebne do zdobycia Everestu. Każda trasa i każde wejście na Everest to historia ludzkiego wysiłku w obliczu przytłaczających przeciwności. Góra ze swoim surowym klimatem i nieprzewidywalną pogodą była nieugiętym przeciwnikiem, pochłaniającym życie wielu wspinaczy. Jednak nadal przyciąga przygód z całego świata, pociągając perspektywą stania na szczycie świata. Wspinaczka Reinholda Messnera i Petera Habelera w 1978 roku, bez dodatkowego tlenu na południowej trasie, rzuciła wyzwanie granicom ludzkiej wytrzymałości. W przeciwieństwie do tego, zniknięcie George'a Mallory'ego i Andrew Irvine'a w 1924 roku na północnej trasie pozostaje jedną z największych tajemnic alpinizmu, wywołując debaty i ekspedycje w poszukiwaniu dowodów na ich los. Wspinaczka na skrajne wysokości. Rekordowe wyczyny na Everestie. Mount Everest, górujący strażnik Himalajów, nie tylko był symbolem ludzkiej wytrzymałości i przygody, ale także miejscem ustanawiania i łamania zdumiewających rekordów. Od najmłodszych i najstarszych zdobywców szczytu po najszybsze wejścia i wiele udanych ekspedycji, rekordy Everestu są tak zapierające dech w piersiach, jak sama góra. Najmłodszym zdobywcą Everestu, jak to zostało zarejestrowane, był Amerykanin Jordan Romero, który w 2010 roku wspiął się na szczyt w wieku zaledwie 13 lat i 10 miesięcy. Wejście Romero, rozpoczynające się po stronie tybetańskiej z powodu ograniczeń wiekowych w Nepalu, wywołało debaty na temat bezpieczeństwa i etyki pozwalania tak młodym wspinaczom na Everest. Tymczasem rekord najstarszego zdobywcy należy do Yuichiro Miury z Japonii, który w 2013 roku, w szacownym wieku 80 lat, dotarł na szczyt Everestu. Jego wejście to nie tylko osobiste zwycięstwo nad wiekiem i fizycznymi ograniczeniami, ale także inspirująca wiadomość dla społeczności seniorów, podkreślająca, że wiek nie powinien ograniczać marzeń i aspiracji człowieka. Rekordy prędkości na Everestie są równie zdumiewające. Nepalski alpinista Lakpa Gelu Sherpa ustanowił niezwykły rekord najszybszego wejścia w 2003 roku, osiągając szczyt z bazy w zaledwie 10 godzin i 56 minut. Ten niesamowity wyczyn, osiągnięty bez użycia dodatkowego tlenu, podkreśla niezwykłą wytrzymałość i zdolności aklimatyzacyjne Sherpów, niewidocznych bohaterów Everestu. Kami Rita Sherpa, nazwisko synonimiczne z powtarzanymi wejściami na Everest, dotarł na szczyt aż 24 razy, ostatnio w 2019 roku. Jego niezrównane osiągnięcia podkreślają nie tylko jego osobiste zaangażowanie, ale także kluczową rolę Sherpów w wspieraniu różnych wypraw na Everest. Głęboka znajomość górskiego środowiska przez Kami Ritę i jego zaangażowanie w prowadzenie innych na szczyt to potężne świadectwo ducha alpinizmu. Everest był także miejscem przełomowych wyczynów przez wspinaczy z niepełnosprawnościami. W 2001 roku Eric Weichenmayer ze Stanów Zjednoczonych stał się pierwszą niewidomą osobą, która zdobyła Everest. Jego osiągnięcie było uderzającym przykładem przezwyciężenia fizycznych ograniczeń, aby osiągnąć nadzwyczajny cel, służąc jako inspiracja dla osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. Podróż Weichenmayera była mieszanką starannego planowania i nieugiętego ducha, dowodząc, że wizja leży poza wzrokiem. Zimowe wejście na Everest, formidabilne wyzwanie ze względu na ekstremalne zimno i nieprzewidywalną pogodę, zostało po raz pierwszy osiągnięte przez polskiego wspinacza Krzysztofa Wielickiego i włoskiego Reinholda Messnera w 1980 roku. Ta przełomowa ekspedycja ustanowiła precedens w dziedzinie wysokogórskiego alpinizmu zimowego,
pokazując, że przy odpowiednich umiejętnościach i determinacji wspinacze mogą przezwyciężyć nawet najtrudniejsze warunki. Rekordy na Everestie to nie tylko statystyki, to historie ludzkiej odwagi, odporności i nieustającego dążenia do marzeń. Służą jako źródło inspiracji, pokazując, że przy determinacji i wytrwałości ludzie mogą przekraczać swoje postrzegane granice. Każdy rekordzista wplata swoją unikalną historię w historię Everestu, inspirując przyszłe pokolenia do kontynuowania, przesuwania granic tego, co jest ludzko możliwe. Niebezpieczne szczyty. Przerażające opowieści z Everestu. Mount Everest, górujący na wysokości 8848 metrów, jest symbolem oszałamiającego piękna i bezlitosnego niebezpieczeństwa. To miejsce, gdzie ludzka wytrzymałość spotyka się z ostatecznym testem, gdzie cienka linia między przetrwaniem a katastrofą często się zaciera. Wśród wielu historii wyrytych w jego lodowatej fasadzie, katastrofa na Everestie z 1996 roku stoi jako ponure przypomnienie nieprzewidywalnej natury góry. Katastrofa ta rozegrała się 10 i 11 maja 1996 roku, kiedy niespodziewana zamieć ogarnęła wspinaczy z wielu ekspedycji podczas ich prób zdobycia szczytu. Ta katastrofa pochłonęła 8 żyć, czyniąc ten dzień jednym z najbardziej śmiertelnych w historii Everestu do tamtego momentu. Wydarzenie to, z udziałem drużyn prowadzonych przez doświadczonych przewodników, takich jak Rob Hall z Adventure Consultants i Scott Fisher z Mountain Madness, było oznaczone przeludnieniem z 33 wspinaczami próbującymi zdobyć szczyt w tym samym dniu oraz krytycznymi błędnymi osądami w pogarszających się warunkach pogodowych. Tragedia z 1996 roku, plastycznie opisana w cienkiej warstwie powietrza Jona Krakauera, służy jako potężna narracja o niebezpieczeństwach wspinaczki wysokogórskiej. Krakauer, będąc częścią tego fatalnego wydarzenia, dostarcza bezpośredniego świadectwa błędów i niekorzystnej pogody, które doprowadziły do katastrofy. Wśród ofiar byli przewodnicy Rob Hall i Scott Fisher, których doświadczenie wcześniej nie było kwestionowane. Ich śmierć wstrząsnęła społecznością alpinistów, podkreślając bezstronne niebezpieczeństwo góry. To wydarzenie wywołało szeroką debatę na temat komercjalizacji Everestu i etycznych obowiązków liderów ekspedycji. Doprowadziło także do zwiększonej kontroli komercyjnych wypraw i poziomu doświadczenia wspinaczy próbujących zdobyć szczyt Everestu. Jednak historia Everestu jest również utkana niesamowitymi historiami przetrwania. Jedną z takich opowieści jest historia Becka Weathersa, wspinacza z katastrofy z 1996 roku. Uznany za martwego w następstwie zamieci, Weathers cudownie odzyskał przytomność i powrócił do obozu, przetrwając ciężkie odmrożenia. Jego niesamowity powrót z granicy śmierci jest świadectwem odporności ludzkiej woli. Pomimo utraty prawej ręki i nosa z powodu odmrożeń, historia przetrwania Weathersa pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych w historii Everestu. Jego doświadczenie podkreśla nie tylko niebezpieczeństwa Everestu, ale także niezwykłą zdolność ludzi do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Inne niezwykłe historie przetrwania obejmują Lincoln Halla w roku 2006. Po osiągnięciu szczytu Hall cierpiał na obrzęk mózgu i został pozostawiony przez swoją drużynę, uznany za martwego. Zdumiewająco, został znaleziony żywy następnego dnia przez inną drużynę, przetrwawszy noc samotnie na wysokości 8600 metrów. Jego ratunek, obejmujący wspólne wysiłki wspinaczy Dana Mazura, Andrew Brasha, Milesa Osborna i Djangbo Sherpy, podkreślił ducha solidarności i ludzkiego współczucia, który często pojawia się w tak ekstremalnych warunkach. Przetrwanie Halla, po spędzeniu ponad 12 godzin wystawionym na działanie takiej wysokości, było niczym innym jak cudem i dodało kolejny niesamowity rozdział do sagi historii przetrwania na Everestie. W roku 2012 rozegrało się kolejne dramatyczne ratunek, kiedy turecki wspinacz Aydin Irmak, uwięziony i bez tlenu, został znieśli z góry przez amerykańskiego wspinacza Dave'a Hana. To nadzwyczajne działanie odwagi i siły uratowało życie Irmaka, pokazując głębokie poczucie braterstwa, które istnieje między wspinaczami, nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. Han, doświadczony wspinacz na Everest, zademonstrował niepisany kodeks alpinizmu,
Gotowość do ryzykowania własnego życia, aby uratować innego. To zdarzenie nie tylko posłużyło jako inspirująca historia przetrwania, ale także podkreśliło krytyczne znaczenie doświadczonych i bezinteresownych przewodników na Ewereście. Niewidoczni bohaterowie Everestu, Szerpowie i ich kluczowa rola. W monumentalnej opowieści o Mount Everestie, Szerpowie, grupa etniczna rdzenna dla himalajskiego regionu Nepalu, od dawna są niewidocznymi bohaterami. Ich nieoceniony wkład w alpinizm na Everestie jest przesiąknięty bogatą historią odwagi, umiejętności i głębokiej więzi z górami, które nazywają swoim domem. Rola Szerpów w wyprawach na Everest wykracza poza zwykłe wsparcie fizyczne. Od lat 20. XX wieku są oni nieodłącznym elementem sukcesu licznych ekspedycji. Ich znajomość terenu, umiejętności nawigowania przez niebezpieczne ścieżki i ekspertyza w zakładaniu obozów czynią ich niezastąpionymi. Tenzing Norgay, który zdobył Everest z Sir Edmundem Hillarym w 1953 roku, jest być może najbardziej znanym Szerpą, symbolizującym kluczową rolę jego społeczności w alpinizmie. Jednakże są też tacy jak Kami Rita Sherpa, który do 1999 roku posiada rekord największej liczby wejść na Everest z oszałamiającymi 24 szczytami. Wyzwania i niebezpieczeństwa, przed którymi stoją Szerpowie, są ogromne. Często jako pierwsi przemierzają niebezpieczne ścieżki, układają liny i drabiny, narażając się na ryzyko lawin, szczelin i ekstremalnych warunków wysokogórskich. Lawina na Everestie w 1914 roku, która pochłonęła życie 16 nepalskich wspinaczy, w większości Szerpów, uwydatniła nierównomierne ryzyko, któremu są oni poddani. Ten tragiczny incydent zwrócił uwagę świata na ich wrażliwość i wywołał debaty na temat ich warunków pracy, wynagrodzenia i uznania. Socjoekonomiczne implikacje przemysłu wspinaczkowego są znaczące dla społeczności Szerpów. Ekspedycje wspinaczkowe zapewniają niezbędne dochody w regionie o ograniczonych możliwościach ekonomicznych. Dla wielu Szerpów korzyści finansowe z udziału w ekspedycjach przewyższają ryzyko. Dochód z jednego sezonu wspinaczkowego może utrzymać rodzinę przez rok, finansować edukację dzieci i budować domy. Jednak ta zależność od przemysłu wspinaczkowego stawia Szerpów w podatnej na zagrożenia pozycji, często zmuszając ich do pracy w niebezpiecznych warunkach dla ekonomicznego przetrwania ich rodzin. Pomimo ich kluczowej roli, Szerpowie historycznie otrzymywali niewielkie uznanie w porównaniu z zachodnimi wspinaczami. Ta dysproporcja stopniowo się zmienia dzięki większej świadomości i uznaniu ich wkładu i poświęceń. Inicjatywy różnych organizacji mają na celu wsparcie Szerpów, zapewniając im lepszy sprzęt, ubezpieczenie i szkolenia, aby zapewnić bezpieczniejsze wyprawy. Ponadto głębokie duchowe powiązanie Szerpów z Himalajami dodaje unikalny wymiar ich roli. Dla nich Everest, czyli Homo Lungma, jak go nazywają, to nie tylko góra do zdobycia, ale święta istota. To czczenie góry odzwierciedla się w ich podejściu do wspinaczki, które łączy szacunek dla natury z ich niezwykłymi umiejętnościami alpinistycznymi. Etyczne dylematy Everestu. Kontrowersje na dachu świata. Mount Everest, będący ostatecznym symbolem ludzkiego podboju nad naturą, nie tylko był miejscem niezwykłych osiągnięć, ale również głębokich kontrowersji. Do najbardziej palących należą przypadki, kiedy wspinacze mijają w trudnościach alpinistów bez udzielania im pomocy oraz trwające debaty nad regulacją i ograniczaniem liczby pozwoleń na wspinaczkę. W maju 2006 roku świat wspinaczkowy został wstrząśnięty tragedią Davida Sharpa, brytyjskiego alpinisty, który zmarł podczas samotnego wejścia. Jego los, przeoczony przez kilku wspinaczy skoncentrowanych na swoich próbach zdobycia szczytu, wywołał globalny protest. Mark Inglis, podwójny amputant, który przyznał się do przejścia obok Sharpa, został wciągnięty w wir krytyki. To wydarzenie boleśnie podkreśliło tendencję na Everestie, gdzie ambicja zdobycia szczytu często przysłania niepisany kodeks etyki wspinaczkowej. Innym surowym przypomnieniem tego etycznego dylematu była śmierć kanadyjskiej wspinaczki Sri Sha Klorfine w roku 2012. Jej bezżyciowe ciało, leżące w pobliżu szczytu, było mijane przez licznych wspinaczy. To zdarzenie ujawniło niewygodną prawdę o strefie śmierci na Everestie powyżej 8000 metrów,
gdzie tlen jest rzadki, a środowisko surowe. Wspinacze często stają przed ponurą rzeczywistością, że zatrzymanie się, by pomóc innemu alpiniście, może oznaczać ryzyko dla własnego życia. Te incydenty stawiają głębokie pytania o moralne obowiązki wspinaczy i wartość przywiązywaną do życia ludzkiego w najbardziej ekstremalnych warunkach. Rozmowy wokół Everestu obejmują również kontrowersyjny temat regulacji pozwoleń. Rosnąca komercjalizacja Everestu doprowadziła do wzrostu liczby wspinaczy, przy czym rząd nepalski wydał 381 pozwoleń wiosną 2019 roku. Skutkiem jest często zatłoczone i niebezpieczne środowisko, czego przykładem jest niesławny korek na Hillary Step w 2019 roku, gdzie wspinacze utknęli w niebezpiecznej kolejce na dużej wysokości. To przeludnienie nie tylko zwiększa ryzyko wypadków i chorób związanych z wysokością, ale również przyczynia się do degradacji środowiska góry. Debaty toczą się nad wprowadzeniem bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących pozwoleń na wspinaczkę. Krytycy argumentują konieczność udowodnienia doświadczenia w wysokogórskich warunkach i egzekwowania surowych wymagań kondycyjnych, aby zmierzyć się z górą. Takie środki mogłyby potencjalnie zmniejszyć liczbę nieprzygotowanych wspinaczy i zwiększyć ogólne bezpieczeństwo. Jednak te proponowane regulacje są skomplikowane, splątane w ekonomicznych realiach Nepalu, kraju, który w dużej mierze zależy od przychodów z ekspedycji na Everest. Sezon wspinaczkowy przynosi istotne dochody wielu społecznościom nepalskim, z każdym pozwoleniem kosztującym 11 tysięcy dolarów, stanowiąc istotny wkład w sektor turystyczny kraju, jak było w roku 2019. Niebezpieczeństwa na szczytach, śmiertelne zagrożenia na Everestie. Mount Everest, wzbudzający podziw gigant Himalajów, nie jest tylko symbolem ludzkich aspiracji, ale także groźnych niebezpieczeństw, które czyhają na jego zboczach. Góra pochłonęła ponad 300 żyć od pierwszych prób jej zdobycia na początku XX wieku, a różne formy śmierci malują drastyczny obraz zagrożeń na dużych wysokościach. Lawina z 2014 roku, jedna z najbardziej śmiertelnych w historii Everestu, tragicznie pochłonęła życie 16 szerpów w Khumbu Icefall, będąc przypomnieniem o nieprzewidywalności i zaciekłości tych śnieżnych lawin. Szczeliny, głębokie pęknięcia ukryte przez zwodnicze śnieżne mosty stanowią kolejne znaczące zagrożenie. W 1982 roku góra pochłonęła życie amerykańskich wspinaczy Marty Hoey i Terry'ego Becha w mrożącym krew w żyłach incydencie, gdzie Hoey, wspinając się na lodce Face, spadła na śmierć, pociągając za sobą Becha. Takie wypadki podkreślają zwodniczy i zdradziecki charakter terenu na Everestie. Odmrożenia to częsta przyczyna ciężkich obrażeń i śmierci na Everestie, wynikająca z ekstremalnego zimna. Znaczącym przykładem tego było w 1996 roku, kiedy to Beck Weathers przeżył ciężką burzę, ale doznał odmrożeń zmieniających życie, prowadzących do amputacji jego rąk. Ryzyko odmrożeń jest nieustające i może się nasilać od drobnych do zagrażających życiu w ciągu kilku godzin w surowych warunkach górskich. Zawały serca, wynikające z ogromnego wysiłku fizycznego i stresu na dużych wysokościach, nie są rzadkością. Śmierć japońskiej wspinaczki Hannelore Schmatz w 1979 roku w pobliżu obozu czwartego po zdobyciu szczytu przypisywana było wyczerpaniu i możliwemu zawałowi serca, podkreślając kardiowaskularne wymagania takiego wejścia. Obrzęk mózgu wysokościowy i obrzęk płuc wysokościowy należą do najbardziej obawianych schorzeń na Everestie. W 1998 roku wspinaczka Francis Arsentiev zmarła na podejrzewane hejpę po wejściu bez tlenu. Te schorzenia, spowodowane niekorzystną reakcją organizmu na niski poziom tlenu na dużych wysokościach, mogą szybko pogarszać stan zdrowia wspinacza, często z fatalnymi skutkami. Ciche zagrożenie zmęczenia, często pomijane, prowadziło do licznych ofiar śmiertelnych. Wspinacze, wyczerpani nieustającym wspinaniem i surowymi warunkami środowiskowymi, mogą popełniać śmiertelne błędy. Śmierć brytyjskiego wspinacza Davida Sharpa w 2006 roku w pobliżu szczytu, prawdopodobnie z powodu zimna i wyczerpania, służy jako ponury przykład zagrożeń wynikających z zmęczenia. Nadwieszające niebezpieczeństwo zawalenia seraku jest kolejnym nieprzewidywalnym zagrożeniem na Everestie.
Te masywne bloki niestabilnego lodu mogą odłączyć się bez ostrzeżenia. Tragiczny incydent w 2005 roku widział śmierć trzech wspinaczy z powodu zawalenia seraku w lodospadzie, ponure przypomnienie o ciągle zmieniających się i niebezpiecznych strukturach lodowych góry. Śmierci na Ewereście to nie tylko statystyki. Opowiadają historię ambicji, wytrwałości i surowej rzeczywistości wspinaczki wysokogórskiej. Każda śmierć jest przypomnieniem o nieubłaganej naturze góry i szacunku, którego wymaga. Kiedy wspinacze nadal rzucają wyzwanie sobie na Everest, te zagrożenia służą jako trzeźwe tło dla wzbudzającego podziw uroku stania na szczycie świata. Wieczni strażnicy. Trwałe dziedzictwo poległych na Ewereście. Mount Everest, stojący jako ostateczne wyzwanie dla alpinistów, posiada ponurą stronę w swoim dziedzictwie. Jest ostatnim miejscem spoczynku dla ponad 300 wspinaczy, którzy zginęli na jego stokach. Ta ponura rzeczywistość jest wyraźnie widoczna w zjawisku, gdzie ciała wspinaczy służą jako punkty orientacyjne. Jednym z najbardziej znanych jest Zielone Buty, niezidentyfikowany wspinacz, uważany za Tsewanga Paliora, członka fatalnej indyjskiej ekspedycji z 1996 roku. Jego jaskrawo kolorowane buty, wystające z wapiennej alkowy na wysokości 27 890 stóp na północno-wschodnim grzbiecie, stały się mrożącym krew w żyłach punktem orientacyjnym. Innym wzruszającym przykładem jest ciało Francis Arsentiev, która zmarła podczas zejścia w 1998 roku, po tym jak została pierwszą Amerykanką, która osiągnęła szczyt bez dodatkowego tlenu. Przez lata jej ciało, tragicznie nazwane Śpiącą Królewną, było widoczne w pobliżu ścieżki na szczyt, będąc upiornym przypomnieniem o niebezpieczeństwach Everestu. Etyka dotycząca odzyskiwania tych ciał lub decyzji o pozostawieniu ich na miejscu jest kontrowersyjnym i skomplikowanym zagadnieniem. Działania ratunkowe na Ewereście są pełne ekstremalnego ryzyka, często uważane za bardziej niebezpieczne niż początkowe wejście na szczyt. Zostało to podkreślone w roku 2007, kiedy zespół pod kierownictwem Iana Woodalla podjął wyprawę, aby odzyskać ciało Arsentiev, przenosząc je poza zasięg wzroku na znak szacunku. Wysoki koszt, zarówno finansowy, jak i ludzki, sprawia, że takie akcje ratunkowe są rzadkie. Często rodziny zmarłych stają przed druzgocącą decyzją o pozostawieniu swoich bliskich na górze jako konieczność praktyczną, przeplataną z uczuciem, że Everest był ich pasją i ostatnią podróżą. Możliwość odzyskania ciała w dużej mierze zależy od lokalizacji i okoliczności śmierci. Podczas gdy ciała w niższych obszarach, takich jak Khumbu Icefall, mogą być odzyskiwalne, te w strefie śmierci powyżej 8000 metrów, takie jak Rob Hall i Scott Fisher, którzy zginęli w katastrofie z 1996 roku, często pozostają. Ekstremalna wysokość, zdradliwy teren i nieprzewidywalna pogoda sprawiają, że operacje ratunkowe w tych strefach są niemal niemożliwe. W ostatnich latach podjęto wysiłki, aby rozwiązać problem ciał na Ewereście. Rząd nepalski, uznając zarówno etyczne, jak i środowiskowe implikacje, przeprowadził wyprawy porządkowe. Te inicjatywy usunęły kilka ciał z niższych obszarów wraz z tonami śmieci pozostawionymi przez dekady ekspedycji. Jednak wyższe partie, zwłaszcza powyżej South Col, nadal są rodzajem cmentarzyska z ciałami zachowanymi w lodzie i śniegu. Everest na sprzedaż. Wpływ komercjalizacji na najwyższy szczyt świata. Mount Everest, niegdyś formidabilne wyzwanie zarezerwowane dla elitarnych alpinistów, był świadkiem dramatycznej transformacji w wyniku rozwoju komercyjnych firm przewodnickich. Trend ten rozpoczął się na dobre w latach 90., kiedy to firmy takie jak Adventure Consultants i Himalayan Experience Ltd. zaczęły oferować prowadzone wycieczki na szczyt. Firmy te zapewniały dodatkowy tlen, zakładały stałe liny i ustawiały wcześniej zaplanowane obozy, czyniąc szczyt dostępnym dla szerszej grupy wspinaczy. Jednakże demokratyzacja Everestu doprowadziła do znacznego przeludnienia. Katastrofa na Ewereście w 1996 roku, kiedy to 8 wspinaczy zginęło wśród korka na drodze na szczyt, podkreśliła nieodłączne ryzyko. Książka Jona Krakauera W cienkiej powietrzu zwróciła na ten problem uwagę świata,
podkreślając niebezpieczne połączenie niedoświadczonych wspinaczy i surowych realiów wysokogórskiego alpinizmu. Tłok na Ewereście osiągnął w ostatnich latach bezprecedensowe poziomy. Sezon wspinaczkowy w 2019 roku był szczególnie ilustracyjny w tej kwestii, z wiralnymi fotografiami pokazującymi kolejki wspinaczy wijące się na szczyt. W tym roku rząd Nepalu wydał ponad 381 zezwoleń, prowadząc do ponad 800 osób, w tym szerpów, na górze w szczycie sezonu. To przeludnienie nie tylko zwiększa ryzyko wypadków i pogarsza choroby związane z wysokością, ale także wywiera ogromną presję na delikatny ekosystem góry. Wpływ środowiskowy komercjalizacji Everestu to rosnące zaniepokojenie. Góra jest zaśmiecona odpadami z ekspedycji, w tym butlami z tlenem, zepsutym sprzętem i innymi odpadkami. Szacuje się, że na Ewereście zgromadziło się ponad 50 ton śmieci. W odpowiedzi rząd Nepalu i różne organizacje pozarządowe zainicjowały kampanię sprzątania. Znaczącym wysiłkiem w 2019 roku było usunięcie 11 ton śmieci i 4 ciał. Mimo tych starań, wyzwanie utrzymania czystości Everestu pozostaje ogromne, biorąc pod uwagę ciągły napływ wspinaczy w każdym sezonie. Komercjalizacja Everestu miała głębokie skutki zarówno dla góry, jak i tych, którzy starają się ją zdobyć. Chociaż otworzyła drzwi dla wielu, aby spełnić marzenie o zdobyciu szczytu, to również postawiła poważne pytania etyczne i środowiskowe. Zrównoważenie korzyści ekonomicznych z turystyki na Ewereście z potrzebą zachowania i szacunku dla tej ikonicznej góry to ciągłe wyzwanie. W miarę jak urok Everestu nadal przyciąga wspinaczy z całego świata, znalezienie zrównoważonego sposobu na przyszłość jest kluczowe, aby zapewnić, że ten majestatyczny szczyt pozostanie źródłem zachwytu dla przyszłych pokoleń. Nawigowanie nowymi horyzontami, zmiany technologiczne i środowiskowe na Ewereście. Mount Everest, stojący jako kolosalne wyzwanie i symbol wielkości natury, doświadcza znaczących przemian dzięki postępowi technologicznemu i zmianom środowiskowym. Te rozwój przeobrażają doświadczenie wspinaczki i wprowadzają nowe dynamiki do ekspedycji na Everest. Obszar sprzętu wspinaczkowego widział znaczące postępy. Nowoczesne kombinezony, wykorzystujące najnowocześniejsze materiały, oferują zwiększoną wydajność termiczną i zredukowaną wagę, co jest dalekie od masywnego sprzętu używanego przez Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya podczas ich wyprawy z roku 1953. Systemy tlenowe również ewoluowały, a wspinacze tacy jak Kami Rita Sherpa, który zdobył Everest rekordowe 24 razy, jak na rok 2019, korzystają z lżejszych i bardziej wydajnych butli tlenowych. Ta ewolucja technologiczna jest kluczowa w strefie śmierci, gdzie każda uncja ma znaczenie. Technologia komunikacyjna również zrobiła duży krok do przodu z telefonami satelitarnymi i urządzeniami GPS obecnie standardowymi w zestawach wspinaczy, co stanowi znaczący postęp w porównaniu z podstawowym sprzętem radiowym używanym w wcześniejszych wyprawach. Prognozowanie pogody na Ewereście przeszło rewolucję, stając się kluczowym narzędziem dla udanych wejść. Zaawansowane modele meteorologiczne i dane w czasie rzeczywistym, takie jak te dostarczane przez serwisy typu everestweather.com, oferują dokładne i terminowe prognozy. Nie były one dostępne podczas tragicznej katastrofy na Ewereście w roku 1996, gdzie nagłe burze doprowadziły do śmierci 8 wspinaczy. Ulepszone prognozowanie okazało się kluczowe w planowaniu bezpieczniejszych okien na zdobycie szczytu, redukując ryzyko wpadnięcia w nagłe zmiany pogody. Jednak zmiana klimatu stawia nowe wyzwania. Topnienie lodowców Everestu, przypisywane globalnemu ociepleniu, zmienia trasy wspinaczkowe. Khumbu Icefall, jedna z najbardziej niebezpiecznych sekcji trasy South Col, wykazuje oznaki niestabilności z powodu tego cofania się lodowca. Badania naukowców, w tym tych z Międzynarodowego Centrum Rozwoju Zintegrowanych Gór, wskazują na znaczącą utratę lodu w regionie Everestu, wpływając nie tylko na trasy wspinaczkowe, ale także na lokalne ekosystemy. Zmiany środowiskowe na Ewereście doprowadziły do nieoczekiwanych konsekwencji, takich jak pojawienie się ciał dawnych wspinaczy, wcześniej zamurowanych w lodzie. To ponure odkrycie stawia na pierwszy plan dylematy etyczne dotyczące postępowania i szacunku dla tych poległych poszukiwaczy przygód. Podkreśla także zdrowotne i środowiskowe implikacje topnienia lodowców
odzwierciedlając obawy zarówno wspinaczy, jak i ekologów. W odpowiedzi na te wpływy środowiskowe podjęto wspólne wysiłki na rzecz zrównoważonej wspinaczki. Kampanie porządkowe nasiliły się z rządem nepalskim i różnymi organizacjami pozarządowymi podejmującymi proaktywne kroki. Inicjatywa sprzątania z roku 2019, która usunęła ponad 11 ton śmieci i 4 ciała z Everestu, jest częścią trwających starań o ochronę ekologii góry. Te inicjatywy są niezbędne do utrzymania naturalnego piękna Everestu, który przyciąga tysiące wspinaczy i turystów każdego roku. Wyzwanie cienkiego powietrza. Zrozumienie fizjologii wysokogórskiej na Everestie. Mount Everest, osiągający oszałamiającą wysokość 8848 metrów, stanowi formidabilne wyzwanie dla ludzkiej fizjologii. Ekstremalna wysokość tworzy stan znany jako hipobaryczna hipoksja, gdzie zmniejszone ciśnienie atmosferyczne prowadzi do niższego poziomu tlenu. Środowisko to popycha ludzkie ciało do jego granic, wymagając szeregu adaptacyjnych odpowiedzi fizjologicznych. Na przykład wspinacze początkowo doświadczają wzrostu tętna i częstości oddechów, gdy ciało próbuje maksymalizować pobór tlenu. Jednak ta adaptacja ma swoje ograniczenia. Przedłużona ekspozycja na takie warunki może prowadzić do ostrej choroby wysokościowej, a w ciężkich przypadkach może się rozwinąć do zagrażających życiu stanów takich jak wysokościowy obrzęk płuc i wysokościowy obrzęk mózgu. Te ostatnie stany pochłonęły życie na Everestie, w tym znanych wspinaczy takich jak Francis Arsentiev w 1998 roku i Rob Hall podczas tragicznej katastrofy na Everestie w 1996 roku. Ostatnia komunikacja Halla ze swoim zespołem: kocham cię, śpi dobrze, moja droga, proszę nie martw się zbytnio. W sposób wzruszający podkreśla ludzki koszt wspinaczki wysokogórskiej. Rola tlenu dodatkowego w wyprawach na Everest jest kluczowym czynnikiem w bezpieczeństwie i sukcesie wspinaczy. Od czasu pierwszego udanego wejścia przez Sir Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya w 1953 roku stosowanie tlenu dodatkowego stało się standardową praktyką. Większość wspinaczy teraz używa butli z tlenem powyżej 7000 metrów, aby złagodzić ryzyko choroby wysokościowej. Jednakże poleganie na tlenie dodatkowym nie jest pozbawione kontrowersji i niebezpieczeństw. Katastrofa na Everestie w 1996 roku uwypukliła niebezpieczeństwa związane z zależnością od tlenu, gdy kilku wspinaczy stanęło w obliczu sytuacji zagrażających życiu z powodu awarii systemów tlenowych i ich złego zarządzania. Przypadki, w których wspinacze zaczęli używać tlenu dodatkowego niżej na górze, wbrew zalecanym praktykom, ilustrują potencjalne nadużycie i nadmierną zależność od sztucznej pomocy. Zmiany klimatyczne nasilają wyzwania fizjologii wysokogórskiej na Everestie. W miarę wzrostu globalnych temperatur Himalaje są świadkami znaczącego topnienia lodowców, zmieniając krajobraz góry i warunki wspinaczkowe. Lodospad Khumbu, niebezpieczna sekcja trasy South Col, stała się coraz bardziej niestabilna, stwarzając większe ryzyko dla wspinaczy. Te zmiany środowiskowe wymagają wyższego poziomu adaptacji i przygotowania wśród wspinaczy, którzy teraz muszą zmierzyć się z ewoluującym i mniej przewidywalnym środowiskiem górskim. Postępy w medycynie wysokogórskiej i sprzęcie były kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa i sukcesu wspinaczy. Nowoczesne kombinezony wspinaczkowe, wykonane z zaawansowanych materiałów takich jak Gore-Tex, oferują lepszą ochronę przed ekstremalnym zimnem i wiatrem, podczas gdy postępy w systemach tlenowych uczyniły je bardziej wydajnymi i niezawodnymi. Badania w dziedzinie medycyny wysokogórskiej doprowadziły do ulepszonych środków zapobiegawczych i leczenia chorób związanych z wysokością, przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i zwiększenia liczby udanych wejść na szczyt. Na przykład stosowanie leków takich jak acetazolamid do zapobiegania AMS oraz dostępność przenośnych komór hiperbarycznych znacznie poprawiły bezpieczeństwo wspinaczy. Everest. Szczyt przeniknięty znaczeniem kulturowym. Mount Everest, kolosalna obecność na granicy Nepalu i Tybetu, to nie tylko geograficzny cud, ale symbol głęboko zakorzeniony w kulturowym tkance społeczności, które go otaczają. W kulturze nepalskiej Everest, znany jako Sagarmata, jest uważany za matkę wszechświata. Ta Chichiri przekracza jego fizyczny wymiar,
głęboko zakorzeniając go w duchowym życiu lokalnych społeczności. Lud Sherpa, rdzenny dla regionu Himalajów, darzy Everest wielkim szacunkiem, postrzegając go jako bóstwo. Ich duchowe połączenie z górą przejawia się w rytuałach takich jak ceremonia puja, obrzęd religijny wykonywany przed wyprawami wspinaczkowymi. Podczas puja składane są modlitwy i ofiary, a kolorowe flagi modlitewne są wiązane. Wierzy się, że niosą modlitwy do niebios. Ta ceremonia jest głębokim wyrazem szacunku i prośbą o bezpieczną podróż, odzwierciedlając głęboko zakorzenione przekonanie Sherpów o świętości góry. Tybetańska kultura, wzbogacona tradycjami buddyjskimi, widzi w Homolungmie, tybetańska nazwa Everestu, święte ucieleśnienie boskiego żeńskiego pierwiastka. Dla Tybetańczyków Everest to nie tylko fizyczna jednostka, ale symbol duchowego osiągnięcia, zbliżony do drogi do oświecenia w filozofii buddyjskiej. Góra pojawia się w licznych tybetańskich legendach i mitach, dodając mistyczny wymiar do jej wspaniałości. Wspinaczka na Everest, z tybetańskiej perspektywy, jest podobna do pielgrzymki. Podróży nie tylko fizycznej, ale również duchowej. Ten aspekt kulturowy wpływa na to, jak Tybetańczycy wchodzą w interakcję z górą, podkreślając cześć i pokorę. Dla wspinaczy na całym świecie Everest reprezentuje ostateczne wyzwanie, symbol osiągnięcia pozornie niemożliwego. Stał się metaforą ludzkich aspiracji i wytrwałości, przekraczając kulturowe i geograficzne granice. Uniwersalne uroki góry zostały uchwycone w słynnej odpowiedzi George'a Maloriego na pytanie, dlaczego chciał zdobyć Everest, ponieważ on tam jest. To stwierdzenie uosabia fascynację Everestem jako symbolem zdobywania największych wysokości. Podczas gdy kończymy naszą podróż przez górujące opowieści i głębokie tajemnice Mount Everestu, odchodzimy z głębszym zrozumieniem tego wspaniałego szczytu. Od pierwszych triumfalnych kroków Sira Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya w 1953 roku po odważne dusze, które nadal wyrywają swoje historie na jego lodowatym płótnie, Everest pozostaje świadectwem ludzkiej odwagi i aspiracji. Każdy ślad zostawiony w jego śniegu to opowieść o wytrwałości. Każdy szczyt to opowieść o triumfie nad przeciwnościami. Ale Everest to więcej niż góra. To symbol naszej nieugiętej dążności do przygody i odkryć. Słowami George'a Maloriego, który marzył o zdobyciu Everestu, pierwsze pytanie, które zadacie, a na które muszę spróbować odpowiedzieć, brzmi: jaki jest cel wspinaczki na Mount Everest? I moja odpowiedź musi być natychmiastowa. Nie ma żadnego. Nie ma najmniejszej perspektywy jakiegokolwiek zysku. O, możemy dowiedzieć się trochę o zachowaniu ludzkiego ciała na dużych wysokościach i możliwe, że lekarze wykorzystają nasze obserwacje do celów lotniczych. Ale poza tym nic z tego nie wyniknie. Nie przyniesiemy ani grama złota, ani srebra, ani żadnego klejnotu, ani węgla czy żelaza. Jeśli nie możesz zrozumieć, że jest coś w człowieku, co odpowiada na wyzwanie tej góry i wychodzi mu naprzeciw, że walka jest walką samego życia w górę i na zawsze w górę, wtedy nie zrozumiesz, dlaczego tam idziemy. W tym duchu Everest będzie kontynuował fascynowanie i wyzywanie, syreną niebios wzywającą tych, którzy odważą się marzyć wielkie. A kiedy patrzymy na jego górujący szczyt, dotykający niebios, przypominamy sobie o nieskończonych możliwościach, które tkwią w nas wszystkich. Do widzenia i niech wasze podróże zawsze prowadzą was na nowe wyżyny.